Ale kogo rozumie teściowa? Spóźniłem się na kolejny pociąg. Dlaczego? Bo się rozmarzyłem. Gdybym był przystojnym, niebieskookim brunetem, mógłbym zostać modelem. Ale jestem poetą. Po co mi to wszystko? Nikt nie chce tego czytać. Ludzie mnie nie rozumieją. Ale przecież w moim świecie
jest mi całkiem dobrze. Rozbić tę szkła, a ona się ugina.
zawsze pamięta o naszej rocznicy. Bardzo ładnie pachnie. Jest dość romantyczny, ale czy on jest dość męski? Ten tu ma muskuły. Cały dzień nosi mnie na rękach, ale nigdy nie pamięta o naszej rocznicy. Przy Ryśku nie brakuje mi niczego. Żyje jak królowa, futra, jachty, biżuteria. Gdyby nie ten krzywy nos, no cóż, coś za coś. Borys, poznałam go na imprezie promocyjnej. Byłam hostesą. Od razu zwrócił na mnie uwagę. Bawiliśmy się całą noc. Wiem jednak, że będąc Borysem, nie byłabym tą jedyną. Którego mam wybrać? Który to ten jedyny? Ach, życie! Ja w sukience.
Wynocha stąd szybko. Wynocha, nie ma was. Wynocha. I znów się nie wyspałem. Bo wczoraj musiałem pracować przez 3 godziny. Całe 3 godziny. Kazali mi nosić cegły. A ja mam do tego delikatne dłonie. Mamusia zawsze powtarza: synu, idź do pracy. Mamusia pracowała, tatuś pracował, a Zuś i tak zbankrutował. Zapłacił pan podatek od uśmiechu? Nie? To proszę się już nie śmiać. Ile czasu pan zużywa podczas jednego oddechu? Czy zgłosił pan te dane już do ZUS-u? Kobieto! Od tych paznokci to podatek, którą na pani odprowadziła? Czy aby ta długość jest zgodna z normami Unii Europejskiej? Oj ludzie! Ludzie! Wezwania do wyjaśnienia przyjdą pocztą!
do obliczania podatku od śmiechu. Do liczenia oddechów. Do podliczania norm. Trudno się w tym połapać. Ale ja, urzędnik Unii Europejskiej, potrafię obliczyć wszystko. Pieniądze idą wielką drogą.
piec za to w maju na śnieg. Myślę, znów odjeżdżę albo zostajesz tu. Coś wydarzy się wreszcie, sama nie wiem już co. Tylko czuję, że teraz to nieważne, już jest wszystko jedno, czy słońce, czy deszcz. Już nie marzysz o sławie, już się nigdzie nie śpieszysz. Wszystkich lubisz? No prawie. Każdą chwilą się cieszysz. Każdą chwilę zatrzymam, żeby się nie kończyła, nie kończyła. Na podziemnym peronie znam dokładnie swój cel. Będziesz jechać w tę stronę, którą on wybrać chce. Gdy wysiądzie na stacji, ty zostaniesz z nim tu. Zanim żegnać się zacznę, ty zobaczysz go znów. A na dworze, no właśnie, niech się dzieje, co chce. Wszystko jedno, czy słońce, czy deszcz. Już nie marzysz o sławie, już się nigdzie nie śpieszysz. Ty go kochasz? No prawie. Każdą chwilą się cieszysz. Każdą chwilę zatrzymam, żeby się nie kończyła, nie kończyła. Rozliczę. Po co mi harować? Ja policzę wszystko. Po co mi harować? Ja was rozliczę. Po co mi ja harować? Ja policzę wszystko. Nie rozumiem. Po co mi harować? Ja was rozliczę. Ja policzę wszystko. Ja was rozliczę. Po co mi harować? Ja policzę wszystko. Po co mi harować? Ja was rozliczę. Po co mi harować? Ja policzę wszystko. Po co mi harować? Ja was rozliczę. Ja policzę wszystko. Po co mi harować? Ja was rozliczę. Po co mi harować? Ja policzę wszystko. Po co mi harować? Ja was rozliczę. Po co mi ja harować? Ja policzę wszystko. Po co mi harować? Po co mi harować? W spektaklu wystąpili roboty drogowe Karol Dolec i gra na gitarze była jeszcze Karol Dolec oraz Łukasz Kędziora. Zapraszam. Agnieszka Wojewoda, śpiew i taniec. Walduś Panek, taniec oraz spacer po drodze. Basia Całka, to ta dziewczyna, która denerwowała leniwca,
Leniucha, a także był taniec. Ewa Gołębiewska, zakochana, niezdecydowana i taniec również. Bogdan Stroka, urzędnik. Piotr Kołodziej, poeta. Adam Leja, pierwszy raz z nami na scenie, zakochany i zaraz obok niego była Dorotka. Dorotka, zapraszam. Dorotka Dąbek, również zakochana. Agnieszka Kusiak, taniec. Agnieszu, pokaż się tutaj. Pięknie nam tutaj tańczyłaś. Zapraszamy. Jest Agniesia. Gosia Zawali, również był taniec, a także grała zakochaną spacerującą. Jola Nowak, to kolejna z tych, która denerwowała Lenia. Tańczyła nam również tutaj z chustą. Ula Dąbek, również mówiła na tapczanie siedzi leń. Kasia Wołowiec spacerowała nam tu z ciężkimi walizami i pięknie tańczyła. I leń, Piotr Sobczak, leń. I jeszcze wokal, Ola Kantyka. Śpiewała nam tutaj również ładnie, Ola Tomas. Wszystkie układy choreograficzne oraz taniec. Pani Beatka Kuśnierska. I nie widzę, ale Patrycja jeszcze Nawaryńska. Patrycja, czy ty jesteś tu z nami na scenie? Patrycja, zapraszamy. Również taniec. Brawa. Dziękujemy bardzo. Bezimienni konstruktorzy.